Pozdrawiam po dwutygodniowej przerwie urlopowej i zapraszam na następne tutoriale na moim kanale Waldek PhotoMix. Witam serdecznie. Dzisiaj troszeczkę dla odmiany pokażę sposób na zmianę kolorystyki w tym przypadku zdjęcia ślubnego w Lightroomie. Będzie można to także zrobić w Camera Raw. Jest to identyczne, tam troszeczkę tylko są pozmieniane opcje, ale wszystkie suwaki, jak pewnie wszyscy wiedzą, ten sam silnik, ta, te same wartości, można robić albo w Lightroomie, albo w Camera Raw. Oczywiście chodzi mi o Lightrooma Classic. Jak widzieliście na początku właśnie taki efekt kolorystyczny będziemy chcieli uzyskać i będę to pokazywał po kolei. I oczywiście zapraszam na sam koniec, bo będzie taka delikatna niespodzianka, może nie niespodzianka, a pomoc dotycząca właśnie całego tego tutorialu i tworzenia zmian kolorystycznych. Nie przedłużając, zaczynamy od Lightrooma i pokazuję, jak to zrobić. Jak widzieliście na wstępie, efekt jest bardzo fajny. Także przechodzimy od razu Lightroom Classic załączony i już pokazuję, jak zrobić właśnie taki fajny efekt. Będąc w zakładce Develop, delikatnie podbijamy temperaturę barwową do około dwóch, kontrast podnosimy dosyć sporo. Ponad 50% myślę, że 52 wystarczy. Highlight zmniejszamy w tym wypadku mniej więcej o 20%. Już jak zobaczycie zdjęcie przed i zdjęcie po, są już delikatne różnice naszych prac. Przechodzimy do suwaka Shadows, i tutaj rozjaśniamy nasze cienie do około 31. White zmniejszamy do około minus -10, i black na plusik dajemy 25. I to w podstawowych rzeczach będzie wszystko zdjęcie przed zdjęcie po tylko właściwie tymi kilkoma suwaczkami Następnie przechodzimy do clarity i tutaj podnosimy wartość o 32 jak trafimy 32 następnie dehaze Delikatnie na plus 3, plus 2. Vibrance podnosimy o dosyć dużo, a mianowicie o 42 oczka i saturację delikatnie na plus 4. Nie podnosimy mocno w saturacji, bo saturacja bardzo mocno by zdegradowała nasze zdjęcie, jednak Vibrance jest o wiele bardziej taki, można powiedzieć, delikatniejszy, jeśli właśnie chodzi o wydobywanie kolorów. Teraz przechodzimy do naszych krzywych tonalnych, czyli curve, i będąc na wszystkich, można powiedzieć, zaznaczamy tutaj na dole punkt i przenosimy do wartości 37,50, tak jak widzimy Jedziemy na górę i robimy drugi punkt który, który będzie miał wartości 123 I 121 Jeżeli Teraz Zrobimy włącz wyłącz samych naszych krzywych Zobaczycie że Już Bardzo fajnie nam to

Koloru zielonego i stawiamy pierwszy punkt. Aby nie ciągać i nie szukać tych numerów, które ja mówię, możemy po prostu kliknąć tutaj w to okienko. I w tym wypadku będzie to 44 na wejściu i 35 na wyjściu. Stawiamy drugi punkcik, i tutaj mamy 130. Na wejściu i 129 na wyjściu. Stawiamy trzeci punkt, i tu mamy 185 na wejściu i 100 równe 90 na wyjściu. Przechodzimy do niebieskiego, i tutaj analogicznie do wcześniejszego mamy czterdzieści pięć wyjściowy trzydzieści cztery punkt drugi pyk mamy sto trzydzieści i wyjściowy sto dwadzieścia siedem robimy punkt trzeci wejście sto osiemdziesiąt siedem i wyjście 191 i zobaczcie, tak wygląda to przed, tak po tych naszych delikatnych zmianach. Jest to bardzo fajne i możemy przejść dalej. Następnie mamy opcję Hue Saturation Light, i tutaj przechodzimy do sekcji Hue i czerwony zwiększamy na 25 zielony zwiększamy plus 15 aqua zwiększamy plus 25 niebieski blue zmniejszamy w tym wypadku dobrze trzeba się przyjrzeć do minus 10 purpurowy Delikatnie do minus 5 i magenty na plusik, dosyć sporo do plus 30. Teraz przechodzimy do sekcji Saturacja, i tutaj czerwony, red zostawiamy. Orange delikatnie zmniejszamy o około 8 punktów. Yellow. Zmniejszamy dosyć sporo, bo do 53. Green także zmniejszamy jeszcze więcej do 87, akłę zostawiamy, blue zmniejszamy do minus 40. Purpurowy zmniejszamy do minus 70 i magentę zmniejszamy do minus trzydziestu pięciu i teraz przechodzimy do luminance i tutaj czerwony zmniejszamy do minus dziesięciu orange zwiększamy teraz do plus 4. Green yellow zostawiamy nietknięte. Green na minus około 15. Aqua delikatnie do góry na plus 4 i niebieski blue delikatnie na plus 5. I teraz zobaczcie co nam dało same przestawienie suwaków właśnie w sekcji hue saturation light zdjęcie przed zdjęcie po oczywiście tylko przed i po wrzucenie tutaj w tej sekcji bo jeśli byśmy chcieli od początku to tak nasze zdjęcie wyglądało na samym początku tak wygląda w tej chwili przechodzimy jeszcze do sekcji Kalibracji i tutaj w red primary Hue delikatnie do góry na plus 5 i saturację także na plus 5 niebieski damy tylko Hue na plus 5 możemy jeszcze w sekcji efektów dodać lekką winietę. Na około 9, 9 minus 9,10. Jeśli byśmy dali na plus, to będziemy mieli rozjaśnienie, na minus mamy zaciemnienie. Zazwyczaj trzeba to robić tak, żeby się jak najmniej rzucało w oczy, a właśnie efekt był dość skoncentrowany i kierunkował. Wzrok patrzącego właśnie na elementy, które są dla nas najważniejsze. I to by było wszystko, czyli nasze zdjęcie przed, nasze zdjęcie po. Teraz, będąc na naszych presetach, mamy tutaj taki plusik i możemy zrobić Create Preset. Zaznaczone mamy wszystko. Tutaj w grupie wskazujemy, w jakim katalogu ma u nas stworzyć się nasz preset, nadajemy mu nazwę. Ja już wcześniej go stworzyłem, także już nie będę. Jeżeli damy create, pojawi się on właśnie w naszych presetach przy User Presets w tym wypadku. I mamy Fotomix ślubne, i to jest właśnie ten sam preset, który możemy na przykład wykorzystać w tym zdjęciu. I jednym kliknięciem zmienić całkowicie charakter tego zdjęcia. Tutaj mamy takie dosyć jasne i delikatnie też podciągniemy, właśnie brązy na tym zdjęciu, Uwidaczniając niektóre suknie w odcieniu Ekry oraz skórę modelki. Jeżeli wrócimy się nawet do zdjęcia takiego nieślubnego, a Portretu w plenerze, to też proszę bardzo, jak to przed i po, przed i po. Chyba najlepiej wychodzi właśnie tutaj z takimi zielonymi, mocno akcentami i elementami i po, i przed, i po. Zachęcam do właśnie kombinowania tymi suwaczkami. Jak widać, można wykonać bardzo fajne. Efekty, zapisać sobie to jako preset i cieszyć się przy używaniu na następnych zdjęciach. Jak widzicie, efekt bardzo fajny, nie tylko przy zdjęciach ślubnych, zwłaszcza jeżeli mamy kolorystykę taką troszeczkę bardziej wpadającą w zielony, to niesamowicie to zmienia całkowity wygląd i odbiór naszego zdjęcia. Niespodzianką jest to, że na samym dole opisu znajdziecie preset właśnie z tym co przed chwilką robiliśmy oczywiście tyczy to się tylko użytkowników, którzy mają nowszego Lightrooma, ponieważ jest on w formie XML, a, a także starsze Lightroomy nie odczytają tego pliku można to wykorzystać zarówno jak mówiłem wcześniej Camera Raw i Lightroom, Lightroom Classic w tych trzech y sprzętach możemy właściwie o oprogramowaniach możemy otworzyć ten preset. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na następny tydzień. Oczywiście łapka w górę jak film się podobał. Subskrybujcie jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Pozdrawiam i do następnego tygodnia. Cześć.